Mam spotkanie młodych recytatorów zatytułowane Wrażliwość na słowa. Spotykamy się już po raz kolejny. Jest to etap powiatowy. Jakoś zawsze pociągało mnie do takich występów. Chodzę również na zajęcia teatralne i spełniam się w takiego rodzaju konkursach. A on, jak gdyby ta sroka ze sceny nie spuszcza oka. Lubię być na scenie i w tym kierunku chciałabym później dalej dążyć. Chciałabym może nawet iść do szkoły aktorskiej. No i zobaczymy, co z tego będzie. Tematyka jak najbardziej dowolna. Nie wprowadzaliśmy jakiegoś specjalnego zastrzeżenia, zapisu w regulaminie. Trzeba po prostu wyszukać takich tekstów, w których da się coś przekazać, coś pokazać. Idą sobie ulicą, a ja ich miałam w moim złotym Mercedesie. Podobnie są wrażliwi na słowo, na świat, na drugiego człowieka. Interesują się literaturą i sztuką żywego słowa. Co wyrecytujesz? Miłość przeżyje buty nie, czyli taką opowieść troszeczkę psychologiczną i Nikę, która się waha, bo jest to mój już czwarty występ, dlatego zdecydowałam się właśnie na taką poezję i prozę. Nienawidziłam ich, więc postanowiłam, zdobędę sławę albo zginę. Dzisiaj będę brała udział w obydwóch kategoriach, tak samo jak i w recytacji, jak i w wywiedzionym ze słowa. Wiersz Tadeusza Różewicza, List do ludożerców, z prozy to jest Zofanałkowska, Granica. Otworzę radio, a tam będę ja. Otworzę gazetę, a tam będę ja. Wszędzie ja. Recytuję od przedszkola, no i robiłam to zawsze. I już nawet w domu mają mnie dość, bo co trochę chodzę i mówię teksty. Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Częstochowa 93,8 FM.